bardziej, że nie szykowałem się tak naprawdę po ten turniej. Wiadomo, mam ważniejsze cele, są to Igrzyska Olimpijskie. No, 3 walki wygrane, w tym rewanż za kiedyś za Mistrzostwa Europy Juniorów, gdzie pierwszą walkę miałem z Turkiem. Drugą walkę wygrałem tu z mistrzem olimpijskim z Atlanty, czyli z Ateniem 2000 ogólnie, 2004 roku, z Egipcjaninem. W finale nie walczę, bo tutaj lekką kontuzję pleców odniosłem i z trenerem stwierdziłem, że po prostu nie ma co do igrzysk narażać tych pleców. Jest mi to niepotrzebne, także naprawdę jestem zadowolony. Jak nie, teraz ten mam tydzień wolnego, akurat tutaj już trenerzy dzwonili, już przez ten tydzień już zajmą się mną jacyś specjaliści, także nie jest to uraz jakiś taki, który mnie może z czegoś wykluczyć. Wręcz przeciwnie, odpocznę sobie teraz troszeczkę, te plecy mi odpoczną i będę dalej trenował. Na pewno wiadomo, też on będzie wiedział, jak ja walczę, tak samo i dla mnie to jest dobre, bo wiem, jak on walczy, jak atakuje. W drugiej rundzie poleciałem na bardzo dobre wyniesienie, poleciałem za 3 punkty. No w trzeciej sobie nie dałem zrobić, bo wiedziałem po prostu, co będzie robił, także jest już troszeczkę bardziej, ja jestem pewniejszy, teraz on się musi mnie obawiać, a nie to, że on był kiedyś mistrzem olimpijskim, tylko teraz się obawia nowych rywali, jest to nowa kategoria, to są zawodnicy troszeczkę szybsi od niego, no i wiadomo, on robiąc też tyle kategorii, gdzie kiedyś walczył 96 kilo, teraz walczy 94. Tydzień po Pytlasie jest turniej w Dortmundzie, Grozę Prize, i tam wystartuję. To został mi odpuszczony ten turniej i lecę na Grozę Prize. Poziom nie jest zbyt wysoki. No jest, tak jak mówiłem, jest wicemistrz olimpijski Barojew. No to tak patrzę, no ładnie walczy, dobrze. No zobaczymy, co w finale będzie. Jest tam też paru zawodników, z którymi można walkę stoczyć, no ale nie jest zbyt wysoki poziom. Tak, teraz za tydzień do Dortmundu lecimy, wracamy z Dortmundu, mamy zgrupowanie w Zakopanem. Po Zakopanem 2 dni w domu jesteśmy, jedziemy do Władysławowa. Później wracamy do Władysławowa, znowu 2 dni spała, no i wylot na igrzyska.